wiadomo, że to Mary Jane. Lufer, proszę cię, pogódźmy się, przepraszam za to, co było wczoraj? Nie no, minimalizuję. Ciągle się kłócą i biją się i tak dalej. Wiadomo, że to Wednesday? Jesteś od Martyny? Lufer, żałuję, że nie porozmawiałam z tobą wczoraj. Możemy porozmawiać dzisiaj? Przepraszam za to, co zrobiłam. Co się dzisiaj z nimi dzieje? What? What? Wow, to jest dziwne, bardzo dziwne. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lucyna, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Kochani, to co wy ostatnio robicie rozwala totalnie system. Dziękuję wam za to, że doceniacie to, że odcinki są od kilku dni, dobrych dni, prawie tydzień, codziennie. Więc jeżeli nadal chcecie odcinki codziennie, wy musicie pokazać teraz moc. Do północy musi być 5000 łapy w górę. To jest gwarantowane, że będzie nadal daily. Jeżeli nie wbijecie tego progu łapkowego, to się zastanowię, czy nadal mam prowadzić daily, czy nie. Ten odcinek jest rzucany trochę wcześniej, dlatego macie challenge. Łapka w górę musi zostać zostawiona właśnie tutaj, o. No i kochani, jeżeli chcecie dołączyć do naszej serii, subskrybujcie kanał, zostawcie dzwona, zostawcie tu łapkę, o której mówiłem, i napiszcie komentarz: dziewczyny muszą się pogodzić, to przypnę wam serduchę. Napiszcie taki komentarz, będę bardzo, bardzo wdzięczny. I osoby, które, słuchajcie, mogą z nami też występować, to wspierające Emeraldowi. Więc koniecznie klikajcie wspieranie emeraldowe i zapraszam was na nagrywki. Co tam to? On jest mój! Nie, on jest mój! To jest moje mieszkanie! To jest moje mieszkanie! On jest mój! Nie, wcale nie! On jest mój! Nie jest mój, ja go poznałam! Nie, bo jest mój! Nie, ja go poznałam! Nie, ja go poznałam pierwsza! To jest mój dom! Przestań! Ty lampaciaro, jedna lampciero! Ty jedna ty! Jak to by powiedziałaś? To ty nie wyglądasz jak nie wiem, tak, no i co w tym momencie jesteś? Ty głupia ty! Boston! Ja to nie to jest mój dom! Ale to jest mój dom! Ale to jest mój dom! Kupię! On jest mój, no rozumiesz? Dziewczyny, stop! Ja tu tylko sprzątam. Dokładnie. Tu się nic nie działo. Możemy porozmawiać? Ja to tylko sprzątam. No, zobacz, kaprna podłoga tutaj jest takie... Halo, dziewczyny, chcę się z wami pogodzić! No, dobra. Odsuń się stąd! No idź stąd! Jezu! Jeszcze raz nie popniesz, to wyjdzie ci przez okno. Hej, Lufer. Ja się pierwsza przywitam. Dobra, dziewczyny. Sprawa wygląda następująco. Przemka trzeba odbić. Ze względu na to, że bez Przemka nie uda mi się złapać Halka. Bez złapania Halka będę nikim i Iron Man prawdopodobnie mnie... Więc no, miałem pójść z tobą na tą misję. Ze mną? Tak. Czemu ona tutaj jest? Ale... Martynie też mówiłem, że będę z nią chodził kiedyś na misję i tak dalej. Dlatego podjąłem taką decyzję, że pójdziecie ze mną na misję razem. Co? No chyba nie! Ja nie będę z nią nikt się jedna, ja się poddaję, no Lufer, ja jednak idę. Nie jest w ogóle czekaj, zapomniałam gdzieś o drzwi. Albo z wami dwiema, albo z żadną. No to z nami dwiema. Możemy współpracować chociaż przez jeden dzień i się nie kłócić. Masz szmatko po twarzy. Masz mopem po twarzy. Dokończ sprzątanie. Kochani, zostawcie łapkę w górę. Za takie akcje to przytam serce. Ty masz mop na głowie. Mopa to ty masz na twarzy, całe życie. I cię parzy. No, ale ty na głowie. Dobra. Dzisiaj chcę się włamać do więzienia. Co? Do tego, w którym my byliśmy? Tak, tam jest Przemek. Sprawdziłem to, Przemek tam jest i dzisiaj go nie odbijamy, ale dzisiaj musimy się z nim skontaktować. Ja mam strój Spidermana, ale wy nie macie żadnego stroju. Dlatego... No. Ja mam! Ja też mam pomysł. Musicie być tak ubrane, żeby was nikt nie rozpoznał z ludzi, którzy was znają. Dobra, no to ja się chowam w pokoju, a wy się przebierajcie. Dobra, ja idę do łazienki. Jezus Maria, dlaczego one takie są? Dlaczego one się nie pogodzą? Widzowie, napiszcie komentarz, czy macie takie osoby w klasie, które się tak kłócą i tak dalej. To przypnęło serce. Albo czy wy kiedykolwiek się tak kłóciliście? Jaki? Dobra, mam już. Już? Ja też. Jaki? Co to jest? A ty
jedność będzie zabrałaś z mojego śmietnika? Jak jakiś kanapnik wyglądasz. Konopnik! Konopnik, Lufer, powiedział, on jest kanapnik. No ale... Jezu. No dobra. Nawet mówić nie umie. O? Kto to? Nie... Reszta Wednesday. Co? Barek, idź, otwórz drzwi. No. No co? Już tak wyglądasz, co nie mogę powiedzieć. A wygląda jak moja babcia. Dobra, no dziewczyny, chodź. Halo, kto tam? Halo? Pizza Man? Zlew doprawiam. Kto? Zlew. A, zlew, to proszę. Witajcie, witam. Ale ładne mieszkanko. Jezu, jem, na co ja takiego nie mam? Dziewczyny, wasze stroje. Hej. Ja bym miała zlew na głowie. Nie miała zawodu. Co ty tutaj robisz? Ty wróciłeś z tego, ze szpitala. W Meksyku byłem. W szpitalu w Meksyku. Czaisz? Czyli mnie w Meksyku. Okropnie tam było. Była pogoda, też pada. Bardzo dużo też. Okej, a ten z twoją pamięcią jak tam? Ja nic nie pamiętam, to jest najgorsze. W tym Meksyku jedyne co sobie na... Nie przypomniałem sobie nic. Obudziłem się w Meksyku, pomyślałem sobie, to ale dziwna ta Polska. Później patrzę, a tutaj jakaś wielka sterytka. Ona mówi, ola, ola, ja takie nie, jestem Natek, nie ola. I najgorsze było to, że w tym wszystkim zamieszaniu ona mi mówi, coś tam burrito taco, ja takie nie, ja chcę do domu. I ona mi później mówi, żebym już stąd wyszedł. Wychodzę i jedyne co mi zostawiło to kartki od rodziców z napisem jesteś adoptowany oraz jakby coś Natek. No i mam te karteczki, to mi przypominają, że jak mam na imię. Wiecie co jest najgorsze? Przed straceniem pamięci wiedziałam, kto jest Spider-Manem. Przed straceniem, czaisz jaki pech? O nie, jaka szkoda. Ciekawe kto jest tym Spider-Manem. No właśnie. Ale... Ale? Pamiętam coś innego. Co? Ktoś do mnie powiedział przed tym, jak straciłem pamięć, Lufer to twój tata. I tak straciłem pamięć, a to jest mleko. Myślałem, że wrócimy do siebie, ojcze. Ja nic o tym nie wiem, Jezu. Ojcze. Nic o tym nie wiesz? Nic o tym nie wiem! Nie, żadne mleko! Nie! Nic o tym nie wiem! Superman. Mówiłem, że zapomnij. Lufer to twój tata. Tato, to naprawdę ty? Tak, ja jestem twoim synem, twój tata, tak? Tak, to twój tata. Proszę pana, pan mi tato. Zepsuł. Gdzie pan jest? Proszę oddać pieniądze za zlew. Już lecę, przepraszam tej mocy, robota czeka. Już ruchy. To wcale nie tak, to nie ja to jemu powiedziałam. Pamiętam to, to jest fragment odcinka. O Jezu, jakie piękne ziemie. Błagam, schodź. Nie mów tak. Dobra, to ale... Widzimy się pod więzieniem. Zostawcie łapkę w górę. Będzie jazda. A żeby ją złapali. Gdzie jest Wednesday? Właśnie... Wednesday! Gdzie się? Jezus Maria. Chodźcie dziewczyny, chodźcie, kitrasi się. Dobra. Okej. Okay. Tylko uważaj na siebie, Lufer. No właśnie. A ja to pierwsza powiedziałam. Nie ja to pierwsza powiedziałam. Nie ja to pierwsza powiedziałam. Ciszej! Ciszej! Ja to pierwsza powiedziałam. Ciszej! Ja to pierwsza powiedziałam. Co? Cicho! Cicho! Kaciaro, jedno. Zaraz będę. On mnie kocha. Nie, on mnie kocha. Zostaw tego kaciaro, jedno. Worku, ty jeden. Ty masz worek na łbie. Ty sama jesteś jak śmieć. Jesteście głośno, halo, odbiór. Cicho bądźcie. Przepraszam, to ona. To ona. I wziup. Dobra. Nie widzę strażników, jest git. Okej. Okay. Bezpiecznie. Dobra, jest czysto. Dziewczyny, odbiór, halo. No, halo. Jest czysto i widzę... Chodźcie ciszej, bo zepsujecie to. Ale dobra, jest. Jezus Maria, co za fred... Tak to jest z kobietami, jak się kłócą o faceta. Co wy tam robicie? Tam naftowo jedna, no. Nie wytrzymam z tobą zaraz. Jezus Maria, nie, no ja tam lecę. Zostaw mnie! Czy możecie się uspokoić? Uspokójcie się! No zostaw mnie! Już koniec? Nie odbijemy Przemka! Nie odbijemy Przemka! Odbijemy! No to przestańcie się kłócić. To nie ja, to drzewo ją walnę. To nie ja. To ty ją walnęłeś. Aha! Widzisz, ona jest zła. Ona jest okropna. Nie, to ty jesteś zła. Widzisz, że mnie bije. Ty wyglądasz jak makaron, jak... Ofer. Dostaniesz moją walentynką? Co ty w ogóle gadasz? Co ty w ogóle gadasz? Nie, Lufer! Pierwsza wyjła! Ała, Lufer! Au! To jak? Mogę odpowiedzieć kiedy indziej, bo teraz jesteśmy zajęci... Lufer! Specjalną misją... Lufer! Ona mnie rzuciła!
O! Nie, zostaw ją! Niech ona tam zostanie! Trzy, zostaj momentu, proszę, będę się ubierała kolorowo! Nie! Ona mnie bije, widzisz? Ale ja pierwsza posiadałam! Ty nie liczysz! Dobra, jeżeli w ciągu 10 sekund się odezwiecie, to ja stąd idę i zmieniam szkołę. Zabrałam patyka. Dziękuję. Proszę o ciszę. Ja cię kręcę. No faj, pomoc, ale mnie bije. Szybko pod budynek, szybko, nie możecie być. No idę. Weź mnie pierwszą. Proszę. Ja jestem lepsza od niej, weź mnie pierwszą. To sobie ją weź. Jezus, obojętnie kogo, kto pierwszy. Nie, mnie pierwszą. Ja sobie sama poradzę. Ja pierwsza. Trzy, cztery. Dobra. Wednesday, gdzie jestem już za tobą. Ona za tobą. Jak ty to zrobiłaś? No, swoje sposoby na wchodzenie. Jesteś dziwna. No, ty też. Ciszej. Słuchajcie, dziewczyny, teraz... O! Poważnie, bo jesteśmy właśnie pod tym... Au! Trzeba rozwalić szkło. Dobra. Jezus Maria, prawie tam wpadłaś. Rozwal jeszcze jedno. Ja jestem. Chodźcie tutaj. Cicho. Wiecie, że tu, w tą dziurę, jeżeli wpadniecie, to ten, to już po nas. To? A no, trochę wysoko tutaj. Widziałeś to? Nie reagujesz w ogóle na to, czy to... Chora jesteś! Jakaś chora, no chora! Kobieto, ty wiesz, co mi się mogło stać? Mogłam stracić zęby! A nie nogi pomane i kręgosłup? Nie, zęby! Dobra, małpy niech się biją, ja sam to zrobię. No, co powiedziałeś? Aha, jak to zaznałeś z małpą? Jak to zaznałeś? No uważajcie, no właśnie, można tu wpaść! Ej, słyszeliś to? Cicho! Odbijamy przemka, a nie bijemy się o to. Ale... Martyna, oddawaj tylko patyka. Nie. To mnie boli. Weź, daj tego patyka. Martyna. Ci wsadzę go tam, gdzie słońce nie dochodzi. Tutaj. Tutaj obędziesz pilnowała, czy ktoś nie idzie, okej? Okay? Ty. No. O miejscu będziesz pilnowała. Tutaj. Dobra. O. Co to było? Ustaw się. No stoi. Ty tam włazisz, Lufer? Tak. On cię zauważył od razu. Dobra. O nie. Idź, mordo, idź. O nie. O nie. Niedobrze. Wiecie co? No? Łapię go. No jak? Kogo? Tego policjanta. No chyba cię... Jezu, Lufer. Wzięłeś się kilof, o którym wam mówiłem? Co? Jaki kilof? No jak to? Miałyście wziąć kilof! Nie mówiłeś o żadnym kilofie! Masz kilof? Mam patyka. To rozwal tym patykiem to, proszę. Tylko ostrożnie. Albo w sumie nie, lepiej żebyś ci spadło. Jezu, naprawdę? Dobra, okej. Okay. Możesz? Ale to prąd. Łapko! Nie, nawet o tym nie próbuj. A gdyby tak? Nie! Nie, proszę. A raz. Nie. Wiecie, co będzie najgorsze, jak trafimy na godzinę, w której oni będą wychodzili z tego. Właśnie to chyba najlepsze. Pacerniak, no nie. Chcę trafić na jego cele. A. Muszę się dowiedzieć, w której celi jest Przemek, dobra? Łapię go! Cicho, bądź. Mam wędkę z marchewką i nie zawaham się. Mam misia i nie zawaham się go użyć. Spider-Man? Gdzie jest okularnik rudy, mały, wychudzony i... No, w jakiej... muszę mówić niżej. W jakiej sali jest? Nie powiem wam. Gadaj, albo ta marchewka trafi tam, gdzie słońce nie dochodzi. Albo ten miś trafi. Mi się nie boję, bardziej tej wędki, ale... Nie powiem wam, bo jest wolnią. Która cela? Dobra, mówię, tylko weź, to nie proszę, nie boję. Wędzej, odsuń się, powiedz, która cela. Cela numer 2137. Które to jest piętro? Pierwsze. Dobra, dziewczyny, zajmijcie się nim. Dobra. Wędkunia! Lufer, co ty robisz? Widać mnie? No nie. Wstał! Wędka! Co ty robisz? Dziewczyny!
O! Może zróbcie, żeby był nieświadomy, nieprzytomny. No już leży. Dobra, mówcie mi, gdzie są policjanci w razie czego, okej? Na dole. Co ty nie powiesz? Już ci mówię. Au, 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 au. Super, uważaj. Uważaj na siebie, ludzie. Idź tam. Czemu się patrzysz po tej samej stronie? Idź tam. Daj mi spokój. Więźniów. Dobra. Au! Uważaj. Który jest Przemek? Tam jest jakaś dziewczyna. Au, 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 au. O, nie patrz, nie patrz. Przemek! Tam jest Przemek! Tam jest Przemek. Pierwsze piętro obok tego mostu. Aha, tutaj, widzę cię. Wszystkie cele zostaną otwarte i wszyscy więźniowie wyjdą na spacerniak. Nofer, wracaj! Szybko! Chodź tu na górę! O, w końcu! Wreszcie! Wreszcie! Dobra, chodź! Oj, Nofer! Dobra, nie wyjdzie. Spokojnie, ja odwrócę ich uwagę na to. Co to było? Chyba słyszałem Spidermana, strażnik! Strażnik! Słyszałem Spidermana! Szybko chodź. Dobra, jestem cały. Super, szybko, bo mi się zaraz marchewki skończą. Jest! O matko! Gdzie jest ten policjant? No tutaj leży. Drzwi się otworzyły. Wychodzą. No kurde, no to kolejny dzień w tym więzieniu, ja tu brudę, to dorwę, to ja ją zastrzelę, nie wiem, cokolwiek zrobię. Złamała mi się serduszko. Widzę go. Nie widzę. Teraz po schodach. Faktycznie. Ty, tam chyba Murat jest. Jaki Murat? O, idzie Przemek, idzie Przemek. O! Ja cię kręcę. No kurde. Dziecko zamyka w więzieniu. Wychodzą do tego! Gdzie jest ta dziura? Jaka? Gdzie? No do szkło tutaj, o! O tu, patrz Wednesday. Mam cię. 3, 4... Moja wędka ma... 3, 4... Chyba tutaj! Tam są. Wychodzili. Lol. Widzę Przemka! Ja też! Tam pod drzewkiem! Uczy się. Da. Na górze róże, na dole konwalia, MJ jest brzydka jak kurwo sprężarka. Jako smutko, to może, o, na Wednesday potem napisze, teraz napisze list do Luferka. Drogi Luferku, ja wiem o tym, że mam większe IQ od ciebie i wiem o tym, że na religii w podstawówce zesikałeś się podczas lekcji. Ale na pewno, aha, ale naprawdę za tobą... Przepraszam, młodzieńcze. To jest mój syn Mateusz, ja jestem Jacek. Miło poznać. Rajsty! Wyglądasz mi do takiego, w tym 2030 roku będziesz mógł pójść na wybory. Jestem tutaj, żebyś na mnie zagłosował. A jak na niego nie zagłosujesz, to dostaniesz w łeb. Proszę mi zostawić, ja tylko piszę list. Dobra, odpalam Spider-Bota. Ja muszę go tam. Lufer, chodź tam. Stąd będzie bezpieczniej. Nie zaczynaj ci się. Nie, Martyna, wracaj tu. Nie widzę mnie. Wednesday, szybko. Zostaw mnie. Chodź. Wyskakuj z papieru. Nie. Podpisz to. O co ci chodzi, Lufer? Odpalajcie Spider-Bota. Mogę się zauważyć. Odpalamy Spider-Bota. To se go odpalaj. Cicho! Nie bijcie mnie! O, Lufer, naprawiłeś! No, naprawiłem go. Dobra, leć, pajączko, leć! Lufer, zajmij go! Próbuję! Nie, zostawcie mnie! No. Bójka! Nie, chodź tu, małutki! Bójka! Dobra, wskakuję tam! Co to jest? Zaraz! Witaj, Przemku, z tej strony Spider-Man. To jest Spider-Man? To jest mój Spider-Bot. Umówmy się dzisiaj wieczorem na rozmowę w twojej celi, dobra? Zaraz, a skąd ty masz technologię Starka? To jest moja technologia. Ale to są na roboty Starka! Dobra. Wieczorem będę w twoim oknie, okej? Jak w moim oknie? No masz kraty!
mam kraty? Mam kraty. Tak, i tam będę i tamtędy wejdę, okej? Jak chcę tam wejść? Okej! I tak tu będę siedział 40 lat, dobra. Nie będziesz tu siedział 40 lat. Wracam do celi. Spider-Man mnie poszukuje, no. Wracam. Czyli co teraz, Lufer? Czekamy. Jeszcze tak z 2 minuty i używam znowu Spider-Bota i lecę do Przema. Dobra. Będziemy musieli znaleźć później strażnika i ukraść mu klucze. Albo jakoś podmienić Przemka. Tylko jak to zrobić? Mam wędkę. Można będzie kogoś, wiesz, tak przerzucić. No, oczywiście, na pewno. A przerzucić ciebie? Proszę was, widzowie, zróbcie fanarty z Wednesday, która ma takie coś i ze koszem na śmieci, którą ma Mary Jane. Chodź tutaj, Lufer. Co? Jesteś mój. Nie jest twój, tylko mój. Ale to ja go mam na wędce. Dobra, no i co z tego? To się nie liczy. Cicho. Swoją drogą, dziewczyny, to zły pomysł, żeby stawić tutaj ognisko. To był twój pomysł. Ta, jasne. Wszyscy więźniowie, gasimy światła. Gaszą światło. Dobra, wypuszczam Spider-Bota. Wy widzowie, zostawcie łapkę w górę dla Spider-Bota i rysujcie z nim fanartę, to przypnęła serce. Wednesday, uspokój się. Dobra, działa. Leci. Okej. Dobra. Powodzenia. Dzięki. Ziu. Dobra. Pokój Przemka. Pokój Przemka powinien być tam z drugiej strony. Co ja zrobiłem? Lufer, czekaj, pomogę ci. Gdzie jesteś? Jestem debilem. Gdzie jesteś? Tak, dobra, wejdę tędy. Dobra, widzę Przemka. Proszę o ciszę w celach! Dobrze, będę cicho. Co ty robisz? Siadaj. Tutaj, o. No ciekawe, masz kibla? Nie mam. Rozwalili mi. Tu se usiądę. Tutaj siadaj. Tutaj, nie możesz. Jestem zły na ciebie, Spider-Man. Dlaczego? Bo ukradłeś technologię Starka. Ja z nim współpracuję. To nadal cię kocham, chodź do mnie. Nie, siadaj. Siadaj. Nadal się kasz pod moim oknem? Tak, nadal się pod twoim oknem. Czy tam jest z tobą? A co? Ej, a czy Iron Man jest z tobą? Nie, Iron Mana nie ma. To kto tam jest z tobą? Moje zadanie to wyprowadzić ciebie z więzienia i musisz mi pomóc złapać Hulka. Jeżeli złapimy Hulka... Co? Musimy go dostarczyć. Nie. Poczekaj. Nie, ja przez tego Hulka... Będziesz super bohaterem! Dobra, słucham. Teoretycznie nie będziesz miał mocy, ale będziesz jak super bohater. Musimy złapać Hulka, bo Tony Stark takie dał mi zadanie Spider-Manowi. I jeżeli go złapiemy, to dostarczymy takie dowody, że będziesz uniewinniony. O, to może sobie zrobię macki jako Octavius. Co? Dobra, nieważne. Jutro zrobimy tutaj totalną rewolucję. Rozwalimy to więzienie po raz drugi i to z pełnym impetem. Magdę Gessler zaprosicie? Nie. Nie, myślałem, że chociaż ja przejedzenie w połówce będę miał. A co zrobicie? Ukradniemy strój tylnego Starka. Co? Strój? Starka? Zorowaj Spider-Man! A teraz, kochani, zapraszam was na mój drugi kanał Luferek Games. Wpadajcie koniecznie. No i zostawcie tam subskrypcję. Komentarz jakiś, to dam wam serducho. Trzymajcie się, wbijacie na ten drugi kanał. Elo!